Siemanko, pokażę metodę glitchowania się, w ogóle kopiowania od znajomych. No i tutaj potrzebujemy arenę lub klub nocny i tam jakiś pojazd, który będziemy używać do zgliczowania się. Sesja tam obojętnie, czy dla znajomych, czy dla zaproszonych. I tutaj tak, wyjeżdżamy, czy wzywamy przez telefon z areny. Ja już użyję tu areny, poziom warsztatu. Stąd biorę pojazd, bo tu będę wracał. Teraz udajemy się na ten nowy tor wyścigowy. Można się teleportować przez inny tryb celowania, można się teleportować tutaj przez wyłączenie pada lub można się przejechać, kto jak woli. I tu na tym torze wyścigowym, no do niego wjazd to ma każdy, znaczy do budynku, ale na tor wyścigowy, żeby wjechać, no trzeba wykupić minimum tylko to członkostwo. Nie trzeba tam mieć całego warsztatu kupionego, pierdół, tylko te członkostwo. Tam gdzieś się takie babki wykupuje. To są groszowe sprawy. No ja tu się teleportuję przez wyłączenie pada, to muszę czekać tam około 40 sekund. Aż mnie przeniesie w to miejsce. No i tu zwyczajnie wjeżdżamy do tego budynku całego. Będziemy wsiadać do samochodu, klikać tam na Xboxie, to jest X. I wjeżdżę na tor. Czy my wjedziemy sami, czy z innymi graczami, bo tam będzie opcja wjeździć samemu i wjeździć z innymi graczami. Nie ma to znaczenia. Ja tu kliknąłem X, od razu dawałem AA, nawet nie będzie widać, że wjechałem tam z innymi graczami. Nie ma to znaczenia, z kim my tu wjedziemy. I tak. Będziemy potrzebowali to zaproszenie na misję od Simona, Geralda, Rona. Sobie, jeżeli nie macie nic w telefonie, po prostu zadzwońcie, żeby wkręcić się na akcję. Po chwili dostaniecie zaproszenie, ono będzie wam potrzebne. No to jak już wjedziecie na ten tor, otwieracie sobie telefon, to zaproszenie na jedno kliknięcie i jedziecie w stronę tej bramy wyjazdowej. Jak przejedziecie ten próg, przyjmujecie to zaproszenie. No to jest banalnie proste. Otwarte zaproszenie na jedno kliknięcie. Jadę, przekroczyłem próg i przyjmuję to zaproszenie. Tu chwilę będzie mi błyskał ekran. Ja tu sobie zostaję zawsze tam. 5 takich błysków niech się zrobi. Opuszczam to lobby. Będę bez minimapy. Teraz kto jak chce, albo wsiadacie do pojazdu, opuszczacie na zewnątrz ten cały burdel i jedziecie w stronę tam klubu nocnego czy areny, albo robicie tak jak ja, teleportujecie się stąd poprzez akcję z mapy do areny albo klubu, zależy skąd braliście ten pojazd na początku. Czyli odpalam misję z mapy, po prostu wyłączam pada. A te 40 sekund, jeżeli tam gadacie na pewno, a nie, bo nie dogadacie się, bo jak pada wyłączycie, to nie będziecie słyszeli znajomych, tak by znajomy wam powiedział, że pojawiliście się już na minimapie. Ale słychać w telewizorze, jak się teleportujecie, na chwilę cały dźwięk ucichnie i wróci, to znaczy, że już was przeniosło. No ale 40 sekund to trzeba czekać. Około. Minie ten czas, włączacie z powrotem tego pada i będziecie na miejscu pod areną czy tam klubem nocnym. To opcjonalne, co wy użyjecie, czy klubu nocnego, czy areny, tak jak mówiłem. Teraz sprawa prosta, no, interakcja, sprowadź pojazd osobisty i wjeżdżacie do tego garażu, z którego ja to na początku pokazywałem, wyjeżdżałem, czyli u mnie to był poziom warsztatu. Wjeżdżam, wybieram poziom warsztatu, jeżeli mam ten błysk, ten ekran taki szary, czarny, taka dziura, to się udało. Klikam po prostu Y, żeby wysiąść z samochodu. Na playu to jest trójkąt. Jeżeli wjadę normalnie do areny, to się nie udało, muszę jechać się zgliczować jeszcze raz. Czyli poziom warsztatu, ten ekran mam, to wysiadam z samochodu. Teraz znowu.
na miejsce kopiowania, teleporcik też poprzez wyłączenie pada. I tu już jak było widać, mam minimapę, nie będę tu błądził, wzywał pojazd, rozglądał się, gdzie on tam się zrespił. Jest mapka, no, ułatwia na pewno niektórym też zadanie. Także znowu wyłączam pada 40 sekund, no i tu już standardowo jeszcze, żeby sprawdzić, czy się zgliczowaliśmy na 100%, chociaż tu i tak, no, samo wysiadanie na tym czarnym ekranie, to już wiadomo, że nas zgliczowało, ale żeby sprawdzić, czy jesteśmy nadal zgliczowani, to po prostu wzywamy przez ekwipunek RC Bandito, wysiadamy. Jeżeli chwilę nasza postać po tym, jak wysiądziemy, będzie niewidzialna, to znaczy, że cały czas jesteśmy zgliczowani. Czyli interakcja, ekwipunek, wezwij tam RC Bandito. Wysiadam i moja postać chwilę tam jest niewidzialna, tu się tak pojawia powoli, czyli jestem zgliczowany cały czas, mam mapkę, jest kozak. No kopiowanie jak się odbywa, to już nie będę ględził, powtórzę tylko jeszcze raz od początku. Potrzebujemy auto z klubu nocnego lub z areny, nim wjeżdżamy tam na ten tor do środka, na ten cały tor wyścigowy w pojedynkę lub z innymi graczami. Akcja od Simona, Rona czy Geralda. Jeżeli nie macie, to dzwońcie, wkręćcie na akcję. Po prostu wyjeżdżacie z tego toru i przyjmujecie po przejechaniu tego takiego progu tam, przyjmujecie tą akcję, to zaproszenie jego. Opuszczacie lobby, jak tam chwilę będziecie bez mapy, no i do wyboru albo jedziecie samochodem bez mapy, albo się teleportujecie poprzez wyłączenie pada, wtedy wam wraca minimapa. Wjeżdżacie do areny czy tego klubu nocnego. Jeżeli macie ten czarny ekran, to wysiadacie z pojazdu, jesteście zgliczowani. Wzywacie Bandito, żeby sprawdzić, czy na pewno się udało. Wtedy wasza postać będzie chwilę niewidzialna po tym, jak wysiądziecie. I znowu jedziecie w miejsce kopiowania, czy teleportujecie się tu poprzez właśnie wyłączenie pada. No. To jest banalnie proste, działa cały czas. Nie wiem, kto tam, jakie after patch, jak to kurwa wyszła ta metoda glitchowania się, działa cały czas, oni after patch kurwa, przecież tu nie było nic spatchowane przy tej metodzie akurat, no ale mniejsza z tym. Jest sposób glitchowania się, można korzystać. Pozdrawiam, elo.